Sektor Śląska. Sektor Śląska. W 29. kolejce Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przy Łazienkowskiej bezbramkowo zremisował z Legią Warszawa i o to, żeby nasz podcast nie był tak nudny jak ten mecz, postarają się dzisiaj Adam Mokrzycki Witam serdecznie i Janek Feliszek Witam wszystkich A więc redaktorzy Śląsk.netu, ja nazywam się Krzysiek Banasik przypomnę Nadajemy na żywo. Jesteśmy aktualnie na portalu X, dawniej Twitterze tutaj w poniedziałek o 19.47. Możecie razem z nami dyskutować na żywo, a następnie to nagranie publikujemy na YouTubie, na SoundCloudzie, a także na Spotify. Adam, zacznę od ciebie, dlatego że ty miałeś tę przyjemność uczestniczyć w naszym śląsknetowym wyjeździe na mecz do Warszawy. Jakie wrażenia pozostawił po tobie Śląsk Wrocław? A później w kolejnym pytaniu, jakie wrażenia z samego wyjazdu? Bo tutaj czasami dzieje się dużo więcej niż na boisku czy, czy na trybunach. Być może będziesz mógł jakieś kulisy wyjazdu odsłonić, zanim te kulisy zostaną opublikowane, bo oczywiście też będziecie mogli je na YouTubie zobaczyć. Na pewno same smaczki wyjazdu, na pewno troszkę ich było, trochę się działo. Co do samego meczu i postawy Śląska-Wrocław, jestem bardzo zadowolony z bloku defensywnego. Wrocławianie spisali się bez żadnych zarzutów z tyłu. Szczel, szczelnie zamurowali dostęp do bramki Rafała Leszczyńskiego. Legioniści mieli może dwie takie klarowne sytuacje, gdzie mogli objąć prowadzenie. Mowa tutaj o dwóch strzałach magra. Caguala. wiemy, że Magdual obił poprzeczkę również we Wrocławiu, wtedy Śląsk wygrał 4 do 0 z Legią i ten wieczór na pewno przeszedł do historii do historii Śląska-Wrocław, w Warszawie tak nie było nie było za bardzo komu grać z przodu osamotniony Erik Exposito często dawał upust emocjom w związku z niezadowoleniem z tej współpracy z Patrykiem Klimalą kilka razy były takie sytuacje, kiedy kapitan wrocławskiego zespołu machał rękę w geście niezadowolenia do nowego snajpera Śląska-Wrocław. Dobrą zmianę dał Mateusz Żukowski, ale Jacek Magiera na pomęczowej konferencji prasowej troszkę skrytykował ofensywnego zawodnika Śląska, gdyż ten nie wykorzystywał swoich walorów szybkościowych, ale coraz celniejsze są te jego uderzenia. Wiemy, że Mateusz Żukowski dysponuje naprawdę mocnym i silnym uderzeniem z dystansu, ale brakowało u niego tej celności. W ostatnich dwóch meczach naprawdę postraszył bramkarzy yy, rywali. Wcześniej w Zabrzu z Górnikiem, teraz yy, Dominika Chładuna z Legią. Troszkę więcej szczęścia i Śląsk mógłby ten mecz yy, wygrać. Adon? Adamowi trudniej przerwać niż Erikowi Exposito, kiedy ten jest przy piłce. Dzięki Adam, ale ty nie czytałeś tego z kartki, nie? Z pamięci Nie, nie nie, nie, nie. Cały czas tak wymyślam, co mógłbym jeszcze dodać. Taka niekończąca okay. się studia. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rzeczywiście wiele wątków poruszyłeś w tej, w tej swojej krótkiej wypowiedzi. Będziemy je pogłębiać oczywiście, bo zdecydowanie jest tutaj o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o defensywę. O ofensywie pewnie mniej będziemy mogli dobrego powiedzieć, ale tutaj też na pewno kilka znaków zapytania się pojawiło. Janek, Twoich kilka takich pierwszych wniosków, o których chciałbyś powiedzieć, wniosków, które będziemy później pogłębiać? No to przede wszystkim, tak jak Adam zaczął, zacznę od defensywy, która też uważam, że była świetna. Trochę się o to obawiałem po ostatnich meczach Śląska, gdzie ta defensywa wcale taka pewna nie była. Wczoraj było wręcz przeciwnie i bardzo mnie to cieszy. Zdecydowanie cieszy mnie też powrót Petra Szwarca do wyjściowej jedenastki, bo mimo tego, że może nie było jakiegoś wielkiego błysku, to uważam, że ta gra. Była fragmentami przyjemniejsza dla oka, właśnie za sprawą e, tego pomocnika. No i, e, tak jak Adam wspomniał, e, też atak zdecydowanie uśpiony, e, całkiem solidna zmiana Żukowskiego. No i kolejny występ. E, Negatywny Patryka Klimali, ale jak miałem takie spostrzeżenia, że jeszcze w tych ostatnich meczach były chociaż takie minimalne, najdrobniejsze punkty zaczepie, zaczepienia w przypadku tego zawodnika, tak po wczorajszym meczu kompletnie nie odnoszę takich, takich wniosków, że, że jest o co się zaczepić, bo wczoraj naprawdę Klimala zaranował no, fatalny występ, mówiąc wprost. Myślę, że to jest dobry moment, żeby również naszych słuchaczy, tych, którzy. Są tutaj z nami teraz na żywo, zaprosić do dyskusji z nami. Jeżeli chcielibyście zabrać głos, to oczywiście możecie zawsze o to zawnioskować, klikając na ikonkę mikrofonu, możemy Wam udzielić głos. W dowolnym momencie możecie to zrobić. Będziemy was włączać do dyskusji, jeżeli będziecie mieć ochotę. Jeśli ktoś woli napisać jakiś komentarz, zadać jakieś pytanie, to o właśnie widzę, że pierwszy się pojawiło, to też tutaj pod naszym live'em jest taka opcja, taka ikonka. A taki dymek, chyba tak możemy to nazwać. Jak to klikniecie, to możecie coś napisać. No i właśnie, jest pierwsze pytanie od Masaja bądź Masai, nie wiem. Ewentualnie będę prosił Cię Masaj o uzupełnienie. Witam. Wiadomo, co z Klimalą. Dla mnie najgorszy napastnik Ligi. Już lepiej grać z Erikiem samym na napadzie. To dosłowny cytat wpisu od użytkownika Masaj. Pytanie, Adam, do ciebie: Czy Klimala to najgorszy napastnik Ligi? I co z nim? Pyta. Ta masa. Ja tutaj chciałem, chciałbym zauważyć, że w tym pytaniu jest pewna presupozycja, dlatego że jest przekaz w tym pytaniu, że Patryk Klimala to napastnik. On tam na razie występuje, ale jeżeli chodzi o cechy napastnika, to ich jest na razie mało. To tak z przymrużeniem oka z przekąsem, Adam oddaje ci głos. Powiem szczerze, że o takie stwierdzenie bym się nie pokusił. Jest zbyt wcześnie na to, żeby wyrokować aż, ta, aż taką opinię. Wydaje mi się, że Patryk Klimala zagrał od pierwszej minuty w Warszawie z tego względu, że pauzował za żółte kartki Matias Nauer-Lejwa. W Zabrzu też zagrał od pierwszej minuty, bo pauzował za żółte kartoniki Eric Exposito. Wydaje mi się, że w kolejnym spotkaniu przeciwko ruchowi Chorzów Jacek Magiega wróci do tej swojej żelaznej. Żelaznej formacji, żelaznego zestawienia personaliów, i wystąpi tylko Eric Exposito, sam wysunięty z przodu, a Patryk Klimala. Wcieli się w rolę takiego jokera. Słyszałem taką opinię, już nie, pamiętam, już nie pamiętam od kogo, natomiast żeby posadzić czy może nawet zesłać do rezerw Patryka Klimale na kilka spotkań, aby tam się odblokował, zaczął zdobywać bramki i dopiero wtedy wrócił do pierwszego, do pierwszego składu. Wydaje mi się, że jest już trochę na to za późno, bo zanim odblokowałby się w drużynie rezerw, to. Do końca sezonu zostałaby, zostałoby może dwa, jedno spotkanie, to ostatnie w Częstochowie. Też się odniosę do tego, co powiedziałeś, Krzysztof, bo ja widzę u Patryka Klimali dobre cechy, aby ustawiać go niejako tego najbardziej wysuniętego, aby poprzepychał się z obrońcami, aby brał na siebie te długie zagrania, bo po prostu trochę brakuje mu tych warunków fizycznych. Widzieliśmy to chociażby w Warszawie bądź w Zabrzu. Ale w Gliwicach spodobało mi się to, jak wszedł z ławki i dobrze sobie radził, bardziej ustawiony prawej strony. Wtedy wykorzystywał te swoje walory szybkościowe, kiedy zdobywał teren, gnał szybko z piłką. I to wtedy był najbardziej y, widoczny. I y, wydaje mi się, że to śląsk może mieć najwięcej pociechy, kiedy będzie ustawiony tak nie, y, nieco niżej, nieco y, bocznych sfer, y, sfer boiska, i wtedy będzie mógł y, pokazać się z o wiele lepszej dyspozycji. Dzięki, Adam. Widzę, że. Na żywo tutaj dołączył do nas pan Marcin Borys, a więc tato Karola. Wiem, że pan Marcin nas często słucha. Pozdrawiamy serdecznie pani Marcin. Ja się przypomnę przy okazji z takim pytaniem, które na brief panu zadałem. Będę wdzięczny za, za, za odpowiedź i chciałem podkreślić, że trzymamy kciuki za Karola. Śledzimy oczywiście to, jak rozwija się jego kariera w Belgii, w Westerlo. Teraz w weekend, kolejne 20 minut, Karola, drugi. Występ na koncie, Westerlo remisowało 3 do 3 ze standard Lierz. Zaglądam na kolejne pytania, które tutaj mamy. Olosik pisze, co sądzicie o aktualnej formie Żukowskiego? Czy Jacek Magiera znalazł dla niego odpowiednią rolę? To pytań, pytanie wędruje do Janka. Ciężko mówić o odpowiedniej roli, bo na razie po tym chwilowym zesłaniu do rezerw, gdzie zaczął notować liczby, wchodzi z ławki. I może to jest ta rola właśnie, o której pisze Olosik, że właśnie to, to takie wejścia z ławki, które by miały coś przynieść zespołowi. Jakby nie patrzeć, mówiąc trochę pół żartem, pół serio, wchodząc z ławki z Górnikiem i wchodząc z ławki z Legią zrobił chyba w tym sezonie więcej pozytywnych rzeczy niż dotych, dotychczas grając chociaż niejednokrotnie od pierwszej minuty. Więc może to zesłanie, znaczy nawet nie może, uważam, że to zesłanie do rezerw na te kilka meczy, to odblokowanie się w przypadku tego hat-tricka i do, dołożonego kolejnego gola, spowodowało, że ta forma Żukowskiego na pewno może wchodzi powoli na jakieś drobne tory. Nie widziałbym. W nim jeszcze zawodnika pierwszego składu, to też zależy, jakie będziemy mieli dostępne personalia na dany mecz. A jeszcze trochę wracając do tego pytania, które miał Adam, to ja nie byłbym taki pewny, że będzie to żelazne zestawienie ofensywne, ponieważ będzie brakowało nam Piotrka Sąca Talara w następnym meczu z powodu tej żółtej kartki. Byłem tak przekonany do 82 minuty, kiedy Piotr tą kartkę obejrzał, że właśnie wrócimy do tego naszego ustawienia z Erikiem, Piotrkiem i i Nauelem, no ale niestety bez Piotrka będziemy musieli sobie radzić z ruchem, no i wtedy pojawia się pytanie, kto, kto za niego, no i właśnie może tu się pojawia szansa dla, dla Żukowskiego, no obawiam się, że trener Magiera chyba aż tak nie zaryzykuje i ponownie zobaczymy klimale w pierwszym składzie, no ale mam nadzieję, że z jakimiś lepszymi efektami niż to miało miejsce w Warszawie, w Zabrzu czy w wcześniejszych meczach, no bo tak jak wspomniałem, w tych wcześniejszych jakieś najdrobniejsze punkty zaczepienia były, a teraz z tych Punktów zaczepienia chyba nie ma i, i liczę na to, że jeśli dostanie swoją szansę z ruchem, to że chociaż coś lepszego pokaże niż, niż w ostatnich tygodniach. Tak, to Mateusz Żukowski dobrze prezentował się w drużynie rezerw. Tam hat-trick w jednym z meczów wyjazdowych, a więc dał sygnał zdecydowanie trenerowi Jackowi Magierze, że coś drgnęło w, w jego formie. Oczekujemy od tych zawodników, którzy schodzą z pierwszej drużyny do drugiej, do drużyny rezerw, żeby się tam wyróżniali, żeby byli tymi postaciami ważnymi dla, dla drużyny rezerw, żeby się wykazali czymś, czymś dobrym, no i tak było w przypadku Mateusza Żukowskiego, więc wydaje mi się, że to naturalne, że trener będzie dawał mu jakieś szanse, tym, tym bardziej, że ta ofensywa śląska, no, to jest, to jest coś, nad czym myślę, że latem trzeba będzie mocno popracować, a jeszcze biorąc pod uwagę, że w kolejnym sezonie raczej we Wrocławiu nie będziemy już oglądać Rika Exposito, to robi się naprawdę duży, duży znak zapytania, jaką siłę rażenia będzie miał Śląsk w kolejnym sezonie, jeśli nie uda się do Wrocławia sprowadzić nowych zawodników. Myślę, że Sporo wyzwań przed dyrektorem sportowym Dawidem Baldą w tym najbliższym okienku transferowym, bo mamy też przecież no, znaki zapytania na bokach obrony. Kończy się kontrakt Martinowi Kączkowskiemu. Ciągle tak naprawdę występujemy bez lewego obrońcy. Tam gra również Patryk Janasik, ale jemu też kończy się kontrakt. On chyba jeszcze nie przedłużył. Chyba, że coś mi uciekło, to mi poprawcie, ale wydaje mi się, że nie tego... przedłużył. Właśnie, no tego przedłużenia jeszcze. Jeszcze nie było więc dwóch bocznych obrońców i to takich powiedzmy do których trochę możemy od których możemy trochę oczekiwać więcej. Kończą im się kontrakty. Jest oczywiście ten niesamowity Jechor Senko ale to też nie jest nominalny boczny obrońca tylko bardziej środkowy obrońca on tam występował przez większą część swojej kariery więc mamy problemy w defensywie mamy tam luki będzie problem też w ofensywie, w ataku bez Erika Exposito. Patryk Klimala pokazuje, że absolutnie nie jest naturalnym następcą Erika Exposito. To jest zdecydowanie inny zawodnik i też Śląsk będzie musiał się trochę nauczyć się grać w ofensywie na nowo bez Erika Exposito. Oczywiście na razie są tylko rozważania, dlatego że no, Erik ciągle jest piłkarzem Śląska, aczkolwiek na razie jeszcze tylko do 30 czerwca 2024 roku. Adam, chciałbym zapytać cię, cię o kwestię taktyczną, dlatego że ja mam trochę wątpliwości. Oczywiście to trener Jacek Magiera jest trenerem UEFA Pro, nie ja, ale podyskutować zawsze, zawsze możemy, na tym polega nasza rola. Czy ta taktyka 5-3-2 z trzema no, takimi mobilnymi, środkowymi pomocnikami. To jest dobre ustawienie śląska, które pozwala śląskowi rozwinąć skrzydła, zdobywać bramki, wygrywać mecze. Czy to jest bardziej ustawienie nastawione na to, aby przede wszystkim tego gola nie stracić i akurat z legion to się udało. Wydaje mi się, że taka formacja z trójką środkowych obrońców i dwoma wahadłowymi została. Zabrakło mi teraz słowa, ale została użyta ze względu na to trochę z konieczności. Jacek Magiera wydaje mi się, że szukał jakiegoś złotego klucza, bo powiedział na jednej z konferencji prasowych w trakcie rundy wiosennej, że dał kredyt zaufania zawodnikom z Rundy jesiennej, ale coś nie zaczęło grać na wiosnę, zaczęły się dwie, dwie porażki, od dwóch porażek z pogonią i ze stalą mielec, szukał jakiegoś złotego klucza, dlatego zmienił też trochę ustawienie. Dobrze wkomponował się do zespołu Simeon Petrow, ale też na pewno nie chciał rezygnować z Łukasza Bejgera, który jest młodzieżowcem, i pomimo gorszej formy, aby on również występował w tym pierwszym składzie i nabijał minuty do tej klasyfikacji młodzieżowców, aby WKS nie musiał płacić kary. Co do pomocników, wydaje mi się, że ta trójka cały czas została, została taka sama jak, jak jesienią. Cały czas może występować tam Schwarz-Olsen pokorny, tylko mogą mieć nieco, nieco inne zadania. Wydaje mi się, że coraz, coraz więcej możemy ich widzieć w ofensywie, zarówno Schwarza, jak i Olsena, pomimo tego, że Schwarz często dubluje pozycję na Pasnika. Olsen dubluje pozycję prawego, skrzy... prawego skrzydłowego. Ale jak już się pokazują ci, ci wahadłowi, i tak się robi trochę gąszcz na tych. W tych bocznych sektorach, to mogą mieć nieco inne zadania, być może więcej ich w środku pola, bo Sam Peter Pokordy no też ani nie będzie brał zawsze na siebie ciężaru rozegrania piłki, a Śląsk też nie gra często środ środkiem boiska, tylko wykorzystuje te boczne sektory. Dopiero Piotr samiec stalak często schodzi z piłką do środka. Matias nałe lejwa okupuje te boczne sektory, ale też schodząc do środkowych sfer i próbując też oddawać strzały z dystansu, to się udało w meczu z Wartą Poznań, dlatego wydaje mi się, że to była trochę taka konieczność, aby zagrać piątką, piątką z tyłu, a wiemy też, że Jacek Magiera już takim ustawieniem grał w Śląsku Wrocław na początku swojej pierwszej kadencji i wtedy zagwarantowało to europejskie puchary. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie też się ten cel uda osiągnąć i wrocławianie wygocą na europejskie podwójka. Janek pytanie do ciebie. Ja mam dylemat w kontekście Piotra Samca Mam wrażenie, że trener Magiera nie do końca w ostatnich meczach wykorzystuje jego potencjał. To zawodnik, który w 27 występach strzelił 5 goli, zaliczył 7 asyst, a więc można powiedzieć, że co drugi mecz notuje jakąś liczbę, a przecież to liczby są najważniejsze. Na jego pozycji, a więc na pozycję ofensywnego pomocnika. Tymczasem patrzę na ostatnie jego występy, na trzy ostatnie występy. Zacznę od, od, od tego najstarszego z wartą Poznań. Tam 23 minuty piotra Samcatalara i Asysta przy golu Erika Exposito w 94. chyba minucie na 2 do 1 z wartą Poznań. Później 26 minut na wyjeździe z górnikiem Zabrze Śląsk tam przegrał 0 do 2. I teraz co prawda 87, 87 minut w meczu z Legią Warszawa. No ale Piotr Stalar nie grał na swojej pozycji, dlatego że Śląsk grał tymi trzema takimi, no właśnie, środkowymi, mobilnymi Pomocnikami. Nie grał na takiej klasycznej swojej pozycji na skrzydle, chociaż też przypomnę, że Piotr Samestalar w młodości grał przede wszystkim jako zawodnik atakujący w, w sensie na dziewiątce po prostu. Dziewiątka, dziesiątka to, to, to był taki gracz. On tam strzelał najwięcej goli na tej pozycji, teraz głównie na skrzydle. Jak ty podchodzisz do tego, jak Jacek Magiera w ostatnim czasie zarządza występami Jacka Magiery? Przepraszam Piotr sam co oczywiście. Janek jesteś jesteś. Nie słyszymy cię Janek. Halo halo Janku Jankowi przegwało twoją wypowiedź tak napisał tak a ty Adam słyszałeś mnie cały czas tak słyszałem. Okay. Ale a, chyba Janek a... już jest, bo odblokował sobie A ten Janek mikrofon. od którego momentu y, mnie nie słyszałeś. Co zrozumiałeś z mojej wypowiedzi? Żeby się nie powtarzał całość? Okej, okay, nie słyszę Janek. Adam, ty słyszałeś moją wypowiedź? Tak, tak słyszałem. Dobra, no to wędruję to pytanie do ciebie wygrałeś w takim razie. Okej. Okay. Y, no tak jak powiedziałeś, Piotr Samie Stalak występował na swojej nienaturalnej pozycji y, w Warszawie. Mógł występować na niej Patrick Olsen, ale odpowiadając na pytania na pomyczowej konferencji prasowej, Jacek Magiera powiedział, że Olsen nie wystąpił z powodów czysto taktycznych, nie było tutaj żadnego drugiego dna. ale Mustafić też nie wystąpił, bo po prostu przegrał rywalizację w tygodniu. Też zdaniem szkoleniowca WKS-u nie zaprezentował się należycie w zabrzu, aby utrzymać to miejsce w wyjściowej jedenastce. Wystąpił Piotr Samie -Stalak na takiej pozycji ósemki, wydaje mi się. Taki środkowy pomocnik, ale bliżej ustawiony bocznych sektorów boiska tej, tej prawej strony. No, nie miał za bardzo okazji, żeby cokolwiek zro zro zrobić z tą futbolówką. Nie miał często piłki przy nodze. Na pewno potrafi wykorzystać swoje warunki fizyczne, dobrze się zastawić. Też nie najgorzej opeguje z piłką przy nodze. Ale zgadzam się z tym, że nie należycie, Jacek Magiera w ostatnich spotkaniach troszkę wykorzystuje potencjał tego piłkarza, ale jest to pokłosie właśnie tego z przejścia na system z, waha z wahadłowymi, wtedy um, dla tego skrzydłowego jest um, nieco mniej miejsca na boisku w tym, w tym ustawieniu, co prawda można by się pokusić o, o skrzydłowych razem z wahadłowymi, ale w Wtedy by była formacja z dwójką środkowych pomocników. Nie wiem, czy Jacek Magiega chciałby się o takie ustawienie pokusić, no ale. Skrzydłowi z Wahadłowymi to tam by się potykali jeden, jeden o drugiego, tak myślę. Musielibyśmy zobaczyć na boisku. Być może wahadłowi mieliby wtedy więcej zadań defensywnych. No, może to jest ten klucz, żeby dołożyć więcej tych piłkarzy ofensywnych kosztem skromniejszego środka pola, żeby te kontrataki były po prostu jeszcze groźniejsze i piłkarze wychodzili większą liczbą do tych kontrataków, bo w Warszawie w ogóle tego nie było widać. Tylko Szwarc tam ruszał z głębi pola do tych kontrataków. Poza tym był Erik Exposito i Patryk Klimala jako ci najbardziej wysunięci, no i to było stanowczo za mało, dlatego te kontrataki były um, aż tak nieskuteczne i było ich na tyle mało, że faktycznie, tak jak powiedział Gonzalo Fejo na pomyczowej konferencji prasowej, że Śląsk za bardzo nie mógł legi nic zrobić. Jeśli trener Jacek Magiera chciałby się trzymać tego ustawienia 5-3-2, to ja mega żałuję, że Piotr sam jest Talar. Nie będzie mógł wystąpić w sobotnim spotkaniu przeciwko ruchowi Chorzów, dlatego że ja chciałbym zobaczyć, chciałbym, żeby trener przetestował Piotra Samca-Talara, właśnie za Erikiem Exposito, w miejsce Patryka Klimali, całkowicie bezproduktywnego. Już kilka minut mu dzisiaj tutaj poświęciliśmy. Nie będziemy się nad nim pastwić. Jest to zawodnik absolutnie. Bez formy, który nie powinien dostać przepustki do pierwszego składu, to też jest uważam, zły sygnał dla drużyny. Po prostu widać, że ten zawodnik jest mocno pod formą, i trzymanie go na, na placu gry jeszcze w pierwszym składzie, to nie jest dla mnie dobre zarządzanie. Pozwolę sobie to w ten sposób ocenić więc fajnie byłoby zobaczyć właśnie Samca Talara obok Erika Exposito, to byłby trochę taki powrót do korzeni dla Samca Talara, tak jak wspomniałem, on wcześniej tak grywał właśnie w drużynach młodzieżowych, on musiał zagrać przeciwko Legii Warszawa, dlatego że trener nie ufa Michałowi Żuchowskiemu, a już zdecydowanie nie ufa też um, Alenowi Mustaficiowi. Tutaj właśnie też, Adam, pytanie do Ciebie, um, bo Ty widziałeś um, sobotni mecz rezerw z górnikiem 2 zabrze. Tam ku naszemu zaskoczeniu wystąpił właśnie Alen Mustafić. Chyba w, po pierwszej połowie został zmieniony. Adam, za chwilę mnie poprawisz ewentualnie i oceń proszę jego występ, jak on się tam zaprezentował, bo przecież to jeden z tych zawodników, który miał być wzmocnieniem, przyszedł do Śląska zimą, jest wypożyczony, a więc za chwilę trzeba będzie podejmować decyzję odnośnie jego przyszłości w Śląsku. Tak, został zmieniony po pierwszych 45 minutach, ale decyzja w jakim wymiarze czasowym zagra w drugiej drużynie należała tylko i wyłącznie do trenera Michała Hetela. Mustafić opuścił boisko z tego względu, że na Murawie pojawił się w przerwie Luis Penia, a na boisku nie może przebywać dwóch zawodników z kraju spoza Unii Europejskiej, stąd zmiana Bośniaka na Wenezuelczyka. No był bardzo niewidoczny, Mustafić miał jedną, właściwie to stuprocentową okazję, kiedy wrocławianie wychodzili czwórką na dwóch, bądź nawet jednego defensora Zabrzan posłał takie plasowane uderzenie, ale było ono zbyt lekkie i bramkarz sobie bezproblemowo poradził też zaliczył jedną taką wyraźną stratę, ale dobrze antycypował podanie rywala Szymon Michalski, dlatego nie było wtedy żadnego zagrożenia po tym, poza tymi dwoma akcjami nie wyłapałem w grze Bośniaka właściwie nic, bo był praktycznie niewidoczny Jacek Magiera Mówił też tak jak wcześniej powiedziałem, że na treningach nie pokazał należytego zaangażowania, aby obronić to miejsce w wyjściowym składzie. W zabrzu też były co do, co do niego zastrzeżenia. I wydaje mi się, że trochę spuścił stonu, bo on powoli wchodził do, do tego pierwszego składu. Dobrze zaprezentował się w meczu z widzewem, i wydawało się, że będzie rósł z, kole, z kolejnego meczu i ta jego kariera w Śląsku potoczy się coraz lepiej, ale zauważyliśmy zjawisko zupełnie odwrotne i zamiast być coraz lepiej, to było coraz gorzej. No właśnie, i tak na chwilę zatrzymując się przy tych zimowych. Transferach. No to chyba nie byłaby to Janek zbyt wysoka ocena dla tych ruchów, które, które wykonał Dawid Balda. Janek, nie wiem, czy się słyszymy, czy jest już ok? Słyszę, słyszę. Ok, no to no w sumie trochę czasu już minęło od, od tych transferów. Parę minut ci zawodnicy zaliczyli. Jak ty to oceniasz? No, zgodzę się z tym, że to nie może być wysoka ocena dla tych ruchów. Niejednokrotnie wymieniany przez nas Klimala, właśnie wspomniany teraz Mustafić, no to są, można powiedzieć, wprost niewypały w tym momencie. Na plus zapewne ci te defensywne akcenty, no ale jeśli w drużynie funkcjonuje Cała defensywa przez większość sezonu, no bo tak to trzeba powiedzieć, że, że w tej drugiej rundzie, mimo z, tam słabszego punktowania, to ta defensywa jednak gdzieś tam na jakimś poziomie stoi. Może pomijając mecz z Górnikiem, pomijając mecz, z, pomijając mecz w Białym Stoku z Zielonią, ale tak poza tymi meczami to raczej, raczej oglądaliśmy solidną defensywę. No więc Petrow i, i Guerczek, który moim zdaniem fajnym przebojem wszedł do składu, tydzień później zagrał troszkę słabiej. Trener znowu dał mu zagrać w rezerwach i, i w sumie wyglądał dość, dość pewnie. Nie rzuciły mi się jakoś jego kolosalne straty w oczy w sobotnim meczu rezerw. Ale, ale generalnie, no poza tymi dwoma nazwiskami, które wymieniłem, no to, to raczej koniec drobnych pozytywów, no bo tak jak wspomniałem, te, te właśnie pozytywy przyćmiewa forma dwóch już wymienianych przez nas zawodników Mustafić i Klimala, gdzie się mówiło dosyć często, przynajmniej tak mi się kojarzy, że jak rozmawialiśmy na początku tej rundy na temat właśnie Mustaficia chociażby, to mówiliśmy, że to jest zawodnik do wprowadzenia nawet do pierwszego składu, gdy to będzie taka potrzeba, no ale na razie tak to nie wygląda, bo poza meczem z widzowem, w którym zagrał dobre zawody, to nic więcej mu nie wyszło. No i tak jak wspomniał Adam ten sobotni występ na tle rezerw Śląska i Górnika też nie był wybitny. Myślę, że właśnie też wspomniany przez Adama Szymon Michalski zagrał naprawdę lepsze zawody niż niż Alan Mustafić i no i w sumie to tyle no bo co więcej mówić o właśnie tych nie, nieudanych. No mały yy, Penie, który tam w rezerwach yy, próbuje się odnaleźć w europejskim świecie. No tu akurat w przypadku Peni yy, wydaje mi się chyba nawet tak z Adam, Adamem razem stwierdziliśmy w sobotę, że, że widać. Yy, po nim, że trochę to idzie do przodu. Wiadomo, że to ma swoje tempo. Może to nie jest takie tempo, jak się spodziewaliśmy, ale, ale widać po nim troszkę, troszkę lepszych zagrań, trochę więcej jakości, trochę więcej zrozumienia tego wszystkiego. Więc w jego przypadku bym żył nadzieją, ale jakąś przyszłościową. Na pewno nie, nie na najbliższe pięć kolejek, raczej wszystko bym kierował. W lato, a może i nawet jeszcze, jeszcze więcej tego czasu będzie w tych rezerwach potrzebował, ale jakaś, jakaś nadzieja w przypadku tego zawodnika jest. A no właśnie, Janek, ja zapomniałem, że Ty też byłeś na, na rezerwach w sobotę, prawda? Tak, zgadza się. E, Okej, okay. tam jeszcze był tu drój. to kolejny transfer zimowy. On regularnie gra w rezerwach, to, to myślę, że też taki zawodnik pod kątem przyszłości zdecydowanie A, pod kątem przyszłości teraz teraz myślę, że dla Mikołaja byłoby za szybko też taki myślę właśnie zawodnik jak w przypadku Peni z nadzieją ale, ale jednak no, nie, nie mówimy raczej o, o tych najbliższych kluczowych dla Śląska momentach w końcówce tego sezonu jeśli mówimy właśnie o nazwiskach takich jak Tudruj czy, czy Penia no, no mówimy o Mustaficzu i Klimali ale tutaj nie spodziewałbym się niczego żeby się obronili w tych ostatnich kolegach przynajmniej, no stracili gdzieś tam zaufanie, nie tylko moje, podejrzewam, że większego grona odbiorców i kibiców w tych ostatnich, żeby dać im, zaufać im na te ostatnie kolegi, to myślę, że, że nawet trener Magiera pomału traci do nich zaufanie. No, Gwarcie zaliczył dobry ten występ przeciwko Warcie Poznań. Tak, Warcie? Dobrze mówię, Warcie? Tak. a później, później był mecz w zabrzu i tam to, totalnie się pogubił. Dokładnie. Ja miałem takie przemyślenia, że być może trener zdecyduje się jeszcze przed przerwą, żeby go zmienić, bo tam no, no, o, omijali go każdą możliwą stroną. Dostał taki, taką solidną lekcję. A od zespołu najlepszego chyba, tak, w tym, w tym, w tym roku. Patrząc na, na, na statystyki, na, na, na punkty, górnik prowadzi? Dobrze pamiętam? My jesteśmy na przedostatnim miejscu. Najlepsze to pojęcie względne, ale na pewno najlepiej punktującego. <noise> o właśnie, pięknie to Adam podsumowałeś. Górnik number one w, w tym roku jak na razie w poprzednim, w tej rundzie jesiennej to Śląsk był na, na szczycie tej, tej tabeli. Przypomnijmy, Śląsk przezimował na szczycie tabeli a Górnik Zabrze teraz w 10 meczach 22 punkty 7 zwycięstw, jeden remis dwie porażki, no trzeba tutaj przy okazji pochwalić mocno ten zespół niestety Śląsk jest na przeciwległym biegunie, 10 meczów 10 punktów, 17 miejsce w tym roku ma Śląsk, złośliwi by powiedzieli, że wszystko wróciło do normy Śląsk w poprzednich dwóch sezonach bił się o Utrzymanie i faktycznie w tabeli tego, tego roku z tego roku na Śląsk biłby się o utrzymanie. Tylko ruch Chorzów jest niżej w tabeli, ma 7 punktów, tylko jedno zwycięstwo. No i hit kolejki nam się szykuje w takim razie w sobotę we Wrocławiu, bo Wrocławiu zmierzy się właśnie z ruchem Chorzów, i tutaj powoli będziemy przechodzić właśnie do tego spotkania. Adam, no wiemy, że Piotr stalar będzie musiał oglądać to spotkanie z trybun, niestety, bo to ważny zawodnik dzisiaj dla trenera Jacka Magiery, czy Mateusz Żukowski zastąpi Samca Talara i jakoś inaczej trener to poukłada, czy jak ty byś, jak ty byś to, jakbyś miał się zabawić w futbol jak ty byś to ustawił na ruch? No, Futbol menaczeka, chętnie bym się pobawił. Um... No to się pobawię tutaj. Macia P. Pisał, pisał w komentarzu, że Żukowski zatalaga na ruch, no bo kto? No i wydaje mi się, że faktycznie ten Mateusz Żukowski mógłby otrzymać tę szansę od pierwszej minuty. Zasłużył sobie grom w rezerwach, cztery bramki w dwóch spotkaniach, w tym hat-trick, i poprowadził swój zespół do zwycięstwa. Dobre zmiany w Zabrzu i w Warszawie. No, i wydawałoby się, że to będzie taka naturalna zmiana jeden do jednego. Mateusz Żukowski też już um, grywał na prawym skrzydle, choć um, częściej występował na lewej flance, żeby móc zejść na tą swoją lepszą prawą nogę i spróbować. No tak, tylko, że musimy, musimy pamiętać, że trener być może po raz kolejny zastosuje tę taktykę 5-3-2. I pytanie, czy Mateusz Żukowski. E no to będzie dobry zawodnik do środka pola w jakimś sensie. Kurczę, no naprawdę tutaj jest dylemat, jak to na ruch poukładać wszystko. No to wtedy możemy się pokusić o ustawienie z dwójką środkowych pomocników i dwóch skrzydłowych. Lejwa wraca do pierwszego składu i Żukowski po tej drugiej stronie jako ten najbardziej wysunięty Agik Exposito. Okej, okay. jest to jakaś opcja? Czy Mateusz Żukowski ustawiony tak bliżej środka tak naprawdę bo? w tej taktyce z pięcioma obrońcami yy, mamy wahadłowych, którzy pełnią te, tak naprawdę te dwie role właśnie bocznego obrońcy i yy, skrzydłowego. No ciekawi mnie, jak tam Mateusz Żukowski by się yy, sprawdził, bo to zawodnik, który bazuje przede wszystkim na dynamice, na, na, na szybkości, na dryblingu, to, to jest coś, co on lubi, co on potrafi, yy, to mu trzeba oddać, może nie do końca później wie, co z tą sytuacją zrobić, w której się Znajduje, nie zawsze podejmuje dobre, właściwe decyzje, albo raczej rzadko to jak na razie widzieliśmy na boiskach ekstra klasy. No, co ciekawe, jak będzie umiał to wykorzystać w środku pola, gdzie teoretycznie masz bliżej do bramki. No ale być może Mateusz Żukowski będzie mógł wystąpić na prawym wahadle, bo też był próbowany na prawej, na prawej obronie. A ci wahadłowi Śląska, jak już występują na tych pozycjach, to są piłkarze bardziej usposobieni defensywnie, więc może to też jest jakieś lekarstwo, żeby te wahadła bardziej po, pobudzić do gry z przodu. I taką odpowiednią osobą byłby Mateusz Żukowski, który też ustawiony wyżej jako ten wahadłowy, mógłby sobie hasać po tej prawej stronie. Stronie i częściej pokazywać się um, wysunięty nieco wyżej. A Janek, jak Ty to widzisz, może jakoś nas pogodzisz wątpię, żebym Was pogodził, bo chyba właśnie z tym Żukowskim na, na wahadle to jest taka też opcja, która jedyna mi przychodzi do głowy w tym momencie, bo o tym, co Adam mówił, to że na dwóch skrzydłowych i dwóch wahadłowych to tego też trochę nie widzę. Nie widzę tego, żeby trener Magiera aż tak to prze, przeszachował. Jest to możliwe, ale jednak no, nie widzę, żeby to aż tak było. No Nie wyobrażam sobie, żeby Śląsk nie wyszedł. W najbardziej, no nie chcę powiedzieć w najbardziej ofensywnym ustawieniu, bo zaraz ktoś pomyśli, że, że chodzi mi, żeby był klimala obok ekspozyjtu, bo tego tym bardziej nie, nie widzę i nie życzę sobie nawet, żeby tak było, bo chyba powinno dać już trochę klimali odpocząć, żeby, no żeby na tej ławce usiadł. No ale nie wyobrażam sobie, żeby śląsk z tym z ruchem nie stwarzał sytuacji zdecydowanie więcej. No, gdzieś trafiłem na wypowiedź trenera niedźwiedzia w ostatnich dniach, że on chce, żeby. To była wypowiedź oczywiście z przed kilku godni, że on chce, żeby ruch strzelał go i właśnie takiego meczu się spodziewam otwartego, z sporą liczbą bramek, nie wiem, czy w dwie strony, czy, czy w jedną, ale no, no nie widzę tego, żeby Śląsk był jak w Warszawie cofnięty, więc podejrzewam, że taka szansa dla Żukowskiego na wahadle, takim bardziej ofensywnym wahadle niż, niż w przypadku tych wahadłowych, którzy występowali w Warszawie, byłaby dobrą opcją, jeśli byśmy oglądali tą formację, 5-3-2, no i well obok Erika, to jest chyba jedyna opcja, którą gdzieś tam, może nie obok, tylko za plecami Erika, no bo nikogo innego gdzieś w towarzystwie Erika tam z przodu nie widzę, też ubolewam nad brakiem Piotrka Tadara, bo uważam, że gdzieś tam bardziej wysunięty z przodu przy tej formacji odnalazłby się zdecydowanie lepiej niż, niż w środku pola, no został trochę można powiedzieć uwięziony w tym środku pola, nie mógł uwolnić pełni swoich możliwości, próbował wczoraj, ale ale to nie, to nie było to, widać to było, więc jeśli chodzi o uzupełnienie braków, no to właśnie upatrywałby mnie w osobie Mateusza Żukowskiego. Myślałem też o tym, że właśnie Nawel obok Bokerika i ktoś do środka pola za Piotra Sąca Talara, tylko w tym momencie osoby, którą można byłoby tam wstawić, no nie ma prawdopodobnie. A żeby zaryzykował trener Magiera i postawił na młodzieckiego Kubę Jezierskiego, no, no nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że byłoby zdecydowanie za szybko, że trener Magiera, nawet mimo tego, jaki jest rywal w sobotę, nie postawi na, na Kubę, no ale chyba najbliżej faktycznie do tego, że to Mateusz Żukowski zajmie miejsce, tylko pytanie, w jakim, w jakim ustawieniu, no bo to jest największa zagadka w tym momencie. No oczywiście jeszcze sporo treningów przed Śląskiem i też miejmy nadzieję, że, że zdrowie wszystkim dopiszemy. Tutaj typując skład na mecz z ruchem, oczywiście zakładamy, że wszyscy zawodnicy będą zdrowi, będą, będą w dobrej formie. No jest sporo tych znaków zapytania na tej ostatniej prostej ekstra klasy. Przypomnijmy jeszcze tylko 5 meczów, 15 punktów do zdobycia. Jeśli Śląsk nie wygra z ruchem, no może poważnie. No, obawiać się tego, że za chwilę zostanie strącony z podium, no, aczkolwiek no, inne drużyny też oczywiście grają i te punkty tracą, i to, to z jaką częstotliwością czołówka ekstraklasy traci punkty, jest nieprawdopodobne i między innymi dlatego górnikowi Zabrze udało się tak dobrą pozycję zająć obecnie w ekstraklasie, no bo to jest już czwarte miejsce i jedynie trzy punkty straty. Do Lecha i Śląska, więc dwóch drużyn, które są tuż za Jagielonią Białystok. Wróćmy, Adam, na chwilę do tego meczu w Warszawie, bo zapowiadaliśmy, że, że jakieś smaczki, może jakieś, jakieś kulisy, coś, co słuchacze chyba lubią najbardziej. Coś nam może ciekawego opowiesz, co działo się w Warszawie. No Na pewno legenda polskiego dziennikarstwa sportowego zjawiła się na Łazienkowskiej 3. Mowa o Dariuszu Szpakowskim, który skomentował ten mecz na antenie telewizji publicznej wraz z Grzegorzem Mielcarskim. Ja szybko, się, ja szybko się wtrącę, bo ty nie miałeś takiej możliwości i nie słuchałeś komentarza Dariusza Szpakowskiego. Ja powiem szczerze, że na chwilę, Adam nie obraź się, na chwilę wyłączyłem nasz komentarz, bo ty komentowałeś mecz z Łukaszem Grzywaczykiem ze Śląsk na naszym kanale, a ja na chwilę włączyłem właśnie pana, pana Szpakowskiego i był bardzo zdegustowany po pierwszej połowie, a on jest przyzwyczajony jednak do tych meczów na poziomie reprezentacji Ligi Mistrzów. Nie pamiętam, kiedy on komentował ekstraklasę ostatnio, mówiąc, mówiąc szczerze. No to było słychać w jego głosie i też to, jakich słów używał, że naprawdę to nie była dla niego przyjemność komentowanie tego, tego spotkania. Ale kontynuuj. Powiem szczerze, że jakbym miał, że jakby miał okazję siebie włączyć i posłuchać pana Dariusza Szpakowskiego, też bym to zrobił. No tak, troszkę na pewno musiał być rozgoryczony, mało było tych sytuacji, mało, mało też miał prób do powiedzenia swojego słynnego okazja, ale na pewno wystąpił nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale do tego naszego wielkiego projektu też był zaangażowany. Miał też chwilę dla fotoreporterów, że tak powiem. Można było sobie z nim porozmawiać, zrobić zdjęcie też. Też był na to chętny, więc na pewno bardzo miłe obrazki zobaczyć kogoś takiego, żywą legendę polskiego sportu na żywo porozmawiać, zamienić parę słów. To na pewno miłe. Co do smaczków, to um, Gobek Skrzyński, komentator um, Kanal Plus um, musiał tłumaczyć Grzegorzowi Mielcarskiemu, czym jest um, spec, pociąg specjalny. Nie wiedział o tym były piłkarz, były piłkarz Porto. Rozmawialiśmy też w Indzie w drodze na trybunę prasową wraz z Łukaszem. Właśnie rozmawialiśmy z Kamilem Kosowskim i z Robertem Skrzyńskim, z duetem komentatorskim Kanal Plus. Kamil Kosowski był nastawiony na to, że Czuł gdzieś tak w kościach, że to Śląsk może być, być stroną, która wywiezie z Warszawy nawet, nawet trzy punkty. No i mogłoby faktycznie tak być, gdyby było więcej tych kontrataków, gdyby być może był Matthias Nawel Lejwa, no ale to jest tylko gdybanie, więc no. Powiem tak, jak mówi Jacek Magiera, że to już zeszło i trzeba się skupić na kolejnym spotkaniu, aby te szanse o europejskie puchary i być może jeszcze Mistrzostwo Polski sobie zachować. Okej, okay. dzięki. Mało się działo w tej Warszawie. Coś myślałem, że jakiś nie wiem, kebab w i jakieś yy, wyzwania w centrum miasta, w centrum Warszawy, ale tym razem chyba Paweł Was nie zawiózł do centrum. Kebaba nie było, bo był pyszny catering na łazienkowskiej. Były kotlety, zostały, zostały po meczu. Inne pyszności też też Bo To, to był taki był mecz go... do kotleta właśnie. Więc był kotlet. <noise> był schabowy, ale może jakieś tam inne dewolaje jeszcze lepsze były, ale to, to już niestety nie dla nas. Tak, no, możemy odsłonić kulisy, jeżeli chodzi o catering dla dziennikarzy, bo. I były te kwiatki, to na pewno. O których wspominałeś. Kwiatki, tak, wspominałeś. No I kwiatki, tak. Rarytas to o, oczywiście catering dla dziennikarzy. No, zawsze jakiś tam jest, bo my jako dziennikarze nie mamy zawsze dostępu do, do tych miejsc, których, do których pozostałe osoby, czy kibice, mają. Musielibyśmy się no, czasami mocno przemieszczać, a, a mamy tak naprawdę tylko 10 do 15 minut w przerwie, żeby, żeby szybko coś przekąsić, czy, czy się napoić I, i te cateringi są, ale najczęściej są po prostu dramatyczne, kompletnie nie dba się o dziennikarzy, tak mogę powiedzieć, albo nie dba się na takim poziomie, na jakim, na jakim powinno się dbać, a tutaj na, na Legii Warszawa naprawdę Catering pierwsza klasa, więc to kolejny powód, dla którego warto dołączyć do Śląsknetu. Przed nami na pewno latem kolejna rekrutacja. Jeśli ktoś rozważa, to niech to będzie jeden z argumentów. No bo Łukasz Grzywaczyk, na przykład nasz redakcyjny kolega, zadebiutował przed mikrofonem, komentował po raz pierwszy w życiu mecz. Mecz Śląska-Wrocław to jeszcze na Łazienkowskiej, więc, więc duże wydarzenie. Adam, jak ci się z Łukaszem komentował? Na pewno bardzo przyjemnie. Łukasz ma dużą, dużą wiedzę sportową, również tą europejską, więc kilka takich stawek mogło, mogło się pojawić. Też słyszałem, że do materiału, do naszych kulis mnie troszkę pochwalił, że mu pomogłem się wdrożyć do tej roli, więc na pewno bardzo miło i chętnie bym wdrażał kolejne nowe osoby do tego świata dziennikarskiego, komentatorskiego. No to już teraz zapraszamy latem do wzięcia udziału w rekrutacji, w naborze do Śląsk Netu. To jeszcze uruchomimy Janka, na koniec. Janek. No tak sobie lifestyle'owo stalowo rozmawialiśmy teraz na luźno, ale poważne pytanie. Wracamy do poważnej rozmowy. Bo Szymon, Szymon Beda, więc nasz redakcyjny kolega, zaproponował nam pod postem, tak, taki wątek. Spójrzcie na ławkę rezerwowych. Na meczu z legią był Żukowski, czy byli Żukowski oraz Indzie. Żukowski coś w rezerwach zrobił, a Indzie ostatnio bez szału. Brak alternatyw. Co ty o tym myślisz, Janek? No, szczerze mówiąc, jak myślę o końcu sezonu i o lecie, to pierwsza moja myśl właśnie to jest. Wzmocnienie ławki rezerwowych, żeby te alternatywy się pojawiły, bo faktycznie zgadzam się z Szymonem w 100%. Ich nie ma. Żukowski, tak jak wspomnieliśmy niejednokrotnie, wszedł w tych dwóch ostatnich meczach i tak jak nawet ja pokusiłem się o stwierdzenie, że zrobił więcej niż, niż dotychczas, że te zmiany były przyzwoite. A tak jak Incze, faktycznie w rezerwach ostatnio nawet wyleciał z czerwoną kartką, jeśli się nie mylę. Więc więc faktycznie tych alternatyw brakuje. No. Mówiłeś o tym, że trener Magiera nie darzy zaufaniem Michała Żuchowskiego. Rzadko pojawia się na boisku Daniela Łukasika, to już w ogóle nie oglądamy na, na boisku. No więc dla mnie to jest klucz na najbliższe, na zbliżające się już wielkimi krokami, jakby nie patrzeć, okno transferowe na lato, żeby ta kadra śląska. Bo trener Magiera niejednokrotnie powtarzał, że to dla niego to jest długi projekt, że to nie jest projekt tylko na ten sezon, że on chce, żeby we Wrocławiu była właśnie ta moda na śląsk żeby ona została nie tylko właśnie w tym sezonie, kiedy nam coś się wyjdzie, żebyśmy nie wrócili do tych dołów tabeli, jak to było w przypadku dwóch ostatnich sezonów, tylko żeby właśnie ta moda na Śląsk została we Wrocławiu na no, jak najdłuższy okres czasu i żeby właśnie tak było, to dla mnie podstawą jest zbudowanie szerszej kadry, bardziej wyrównanej, z alternatywami na na ławce raz, rezerwowych, bo w tym momencie ich mówiąc wprost brakuje i może to też okazać się w, kluczowe w końcówce sezonu. Miejmy nadzieję, że obecna kadra, która gra najwięcej, wytrzyma i że uda się Śląskowi dojechać do europejskich pucharów, kto wie, może i mistrzostwa. No ale koniec końców, jeśli nie daj Boże by się tak nie stało, no to to wtedy można by to wymieniać jako jeden z głównych czynników, aspektów, w których śląsko. Oj, coś, coś urwało chyba. Tak, chyba ktoś mi mikrofon włączył przez chwilę, ale to już mniejsza. No ale mówię, to może być jeden z kluczowych aspektów, które, które w końcówce sezonu może śląskowi zabraknąć, dlatego ta szersza kadra to będzie dla mnie klucz w tym zbliżającym się oknie transferowym. No dobrze, jeśli nie ma innych głosów, komentarzy, to, to chyba kończymy w takim razie. To był 117 odcinek podcastu Sektor Śląska. Moimi rozmówcami byli dzisiaj Adam Mokrzycki. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. I Janek Feliszek. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Krzysiek Banasik. Pozdrawiamy serdecznie. Hej Śląsk!